Zadawaliście nam wiele pytań o to, jak Adolf Hitler stał się dyktatorem i zbrodniarzem wojennym, jak przeżywa I wojnę światową i jak prosty żołnierz staje się jednym z najbardziej wpływowych polityków w kraju. I właśnie o tym jest ten materiał. Zapraszam. W pierwszej części tej serii o życiu Adolfa Hitlera przyjrzeliśmy się, jak chłopak staje się młodym człowiekiem, który niewiele osiąga w życiu aż do momentu, gdy wyrusza na I wojnę światową jako żołnierz. Dowiedzieliśmy się, że później Adolf Hitler pisze i mówi o latach swojego życia, wielokrotnie kłamiąc, żeby ludzie inaczej, lepiej na niego postrzegali. Pierwszą część tego materiału znajdziecie tutaj na kanale lub pod i nad tym filmem. Po ponownym odrzuceniu w Akademii dzięki uwadze dyrektora szkoły uświadamia sobie, jaką drogę musi obrać. W ciągu kilku dni sam wiedziałem, że zostanę mistrzem budowlanym. Hitler wykorzystuje ten fragment w Mein Kampf do ogromnego spoilera, przecież jego czytelnicy już wiedzą, że w końcu mu się udało. Pisze on, to co wtedy wydawało mi się bardziej surowością losu, teraz chwalę jako mądrość, opatrzności przez to często grożące złamaniem bogini przeciwności. Wola oporu rosła, aż wreszcie wola pozostała zwycięska. Za to dziękuję czasowi, w którym stałem się twardy i mogę być twardy. Dla przypomnienia. Hitler dzięki spadkowi spędził dobry rok w Wiedniu. Pisze o nędznych pomieszczeniach mieszkalnych i nędznych jaskiniach, które sam widział, sam zmagał się z nimi jako niewykwalifikowany robotnik w budownictwie. Hitler przedstawia się jako ktoś, kto intensywnie doświadczył społecznych trudności i kto jako polityk wie dokładnie, co należy z tym zrobić. Nie chcę umniejszać miesięcy, w których Hitlerowi wiodło się źle, ale porównywalnie podstawowej życiowej nędzy proletariatu robotników przemysłowych z jego życiem, w którym przez własne lenistwo zmarnował swoje szanse, roztrwonił pieniądze i znalazł się w nieprzyjemnej sytuacji. To jest więcej niż bezczelne wobec innych ludzi. Adolf Hitler maluje nadal pocztówki, przeważnie widoki znanych budynków czy zabytków, i potem są one sprzedawane. Hitler maluje tylko wtedy, gdy kończą się pieniądze. Hitler w Mein Kampf pisze, że ma dużo czasu na naukę lub, co ma bardziej na myśli, że dużo czyta. Nie wiemy jednak, co czyta. Podobno Hitler czyta pisma Altdeutsche Partei. Jest to polityczna grupa ekstremistyczna, która są niemieckimi nacjonalistami i antysemitami. Przeciwni demokracji i kościołowi. Z tych pism bierze kolejne kawałki do swojego światopoglądu, jako wybranego państwa przez Boga, czyli Niemiec. Wiedeń jest tyglem, w którym na bardzo małej przestrzeni spotyka się wiele narodów Austrii i Węgier, ale atmosfera polityczna jest bardzo ksenofobiczna. Niemieckość jest przesadnie podkreślana. W rzeczywistości Hitler w tym okresie nie wyróżnia się jeszcze jako antysemita. Nie ma świadectw, które wskazywałyby na jego późniejszą patologiczną nienawiść do Żydów. Tak więc w przeciwieństwie do tego, co później przedstawia, Hitler w tym czasie jest prawie na pewno jeszcze nieszczególnie antysemicki. Takie świadectwa istnieją tylko z czasu po I wojnie światowej. Być może postawa przebija się dopiero po klęsce w wojnie, ponieważ on, jak i wiele innych, obwinia rzekomy żydowski światowy spisek za klęskę Niemiec. Jeśli jesteśmy już przy wojsku, Hitler chce uniknąć służby wojskowej w armii cesarskiej. Nie jest to wcale łatwe, ale w Wiedniu w miarę łatwo można się ukrywać. W 2019 roku nadarzyła mu się okazja, którą bezwzględnie musiał wykorzystać. Hitler ma 24 lata, w tym czasie granicę pełnoletności. Otrzymuje tym razem 820 koron ze spadku po ojcu. Ponownie pieniądze, które mogłyby wystarczyć na cały rok. Hitler chce opuścić Austrię, a dzięki spadkowi może przeprowadzić się do Monachium. Przybywając do Bawarii, Hitler rejestruje się jako bezpaństwowiec i wymienia jako swój zawód malarza architektury, który maluje i sprzedaje motywy z pocztówek. Przyjemne życie wydaje się powrócić. W Mein Kampf ujmuje to jednak troszeczkę inaczej, jak zawsze Hitler kłamie. Nawet jeśli moje zarobki były nadal bardzo skromne, nie żyłem po to, żeby móc malować, ale malowałem i tym samym tylko po to, żeby zapewnić sobie możliwość życia. Lepiej, żeby umożliwić mi kontynuowanie studiów. Studia. Hitler nigdy nie czynił żadnych starań, aby zdobyć wykształcenie lub studiować w Monachium. Chodziło mu o to, że bardzo dużo czytał. Gdy w styczniu 1914 roku wytropiła go austriacka armia, napisał list, w którym wyjaśnia, dlaczego nie stawił się na badanie lekarskie. W rezultacie otrzymujemy dość nieprzejrzystą historię pełną niefortunnych zbiegów okoliczności. Hitler musi udać się na badania lekarskie do Salzburga. W związku z poborem, którego Hitler chce uniknąć, pojawiają się obszerne akta.
Kiedy zostaje kanclerzem III Rzeszy, każe on sobie dostarczyć na przykład akta z Monachium, a kiedy Austria zostaje przyłączona do Rzeszy Niemieckiej, dostaje akta z Linzu. I dokładnie to samo robi z innymi świadectwami z tamtych czasów. Nikt nie powinien wiedzieć nic o tym niedokończonym młodym człowieku, który nie wie co robić ze sobą i ze swoim życiem. Według kryteriów tamtych czasów Hitlera życie można uznać jako porażkę. Niedoceniony człowiek na obrzeżach społeczeństwa, tak właśnie opisałby się Hitler. Pół roku później wybucha pierwsza wojna światowa. Cytuję z Mein Kampf. Nie wstydzę się dziś powiedzieć, że ogarnięty burzliwym entuzjazmem padłem na kolana i z przepełnionego serca dziękowałem niebu, że dało mi szczęście, iż dane było mi żyć w tych czasach. Jak zawsze lekko przesadzony, ale prawdziwy Hitler był entuzjastą, podobnie jak bardzo wielu innych Niemców. Jest pewien obraz, który to potwierdza. 2 sierpnia 1914 roku na monachijskim Odenplatz zebrał się wiwatujący tłum, a w jego środku sam Adolf Hitler. Ale nawet ten pozornie obiektywny dowód jest prawdopodobnie fotomontażem autorstwa jego ulubionego fotografa Heinricha Hoffmana, tak przynajmniej twierdzą historycy. W 1914 roku historycy mówią, że Hitler został przeniesiony jako dyspozytor w Belgii na froncie zachodnim. Oznacza to, że przekazywał rozkazy z jednego miejsca do drugiego, co jest niebezpieczną pracą. Ale przynajmniej Hitler nie musi siedzieć cały czas w okopach i jest oddalony o kilka kilometrów od głównej linii bojowej. Wydaje się, że Hitler znalazł w wojsku czucie, którego od dawna pragnął. Ma sensowny cel. Hitler wypełnia swój obowiązek jako żołnierz i zachowuje się odważnie. Jest dwukrotnie ranny i ze swoją wojenną służbę zostaje uhonorowany krzyżem żelaznym pierwszej klasy, odznaczeniem bardzo rzadkim dla jego rangi. W październiku 1918 roku Hitler zostaje ranny w wyniku brytyjskiego ataku gazem musztardowym i na pewien czas traci wzrok. Zostaje wysłany do szpitala wojskowego w dzisiejszej Mecklenburgii. Tam też przeżył koniec wojny. Po zakończeniu wojny światowej świat Hitlera jest pod wieloma względami rozbity. Cesarstwo niemieckie już jest historią. Hitlerowi pozostała tylko armia. Ale zgodnie z wolą zwycięskich mocarstw musi zostać znacznie zredukowana. W każdym wypadku Hitler nie chce zostać zwolniony ze swojej jednostki w Monachium. Zrozumiałe, bo Hitler nie ma rodziny, przyjaciół, a przede wszystkim nie ma pracy, do której mógłby wrócić. Grozi mu bezdomność, jeśli straci stanowisko. W tym czasie Hitler w wieku 30 lat stosunkowo późno zaczyna po raz pierwszy naprawdę aktywnie działać politycznie. Ale oczywiście nie jest to od razu możliwe. Nie mógł nagle przejść do historii świata, nawet jeśli później lubi to tak przedstawiać, ale to działo się zupełnie inaczej. Sytuacja w Niemczech w tamtym czasie była bardzo skomplikowana. Tutaj postaramy się opisać ją bardzo krótko i w bardzo uproszczony sposób. W listopadzie 1918 roku doszło do rewolucji, a imperium zmieniło się w dwa duże obozy walczące o władzę. Po pierwszą partie i politycy, którzy chcieli wprowadzić demokrację parlamentarną, a po drugie siły, które chciały wprowadzić system komunistyczny. Część armii popiera komunistów i tworzy rady żołnierskie. Aby zapobiec rewolucji komunistycznej, zwolennicy demokracji parlamentarnej tworzą związki z grupami żołnierzy. I z pewnością nie są to wszyscy nieskazitelni demokraci, a wręcz przeciwnie. Wielu tych żołnierzy to wręcz prawicowi ekstremiści, nie mający w ogóle nic wspólnego z demokracją. W walkach, które te oddziały walczyły z komunistycznymi żołnierzami, giną setki ludzi, zwłaszcza wiosną 1919 roku. Gorąco robi się również w Bawarii i właśnie tam stacjonuje jednostka Hitlera, a dokładnie w Monachium pełni on też służbę. Dla Hitlera sytuacja nie jest łatwa, on za wszelką cenę chce pozostać w armii, więc zawsze pracuje dla strony, która ma akurat władzę. Wątpliwie nawet dla komunistów, którzy zdobywają przewagę w kwietniu 1919 roku. Proklamują tzw. monarchię Republikę Radziecką, czyli rząd, który nie opiera się na większości w parlamencie, ale jest popierany przez socjalistycznych żołnierzy. Jednostka Hitlera jest podporządkowana temu rządowi, a Hitler dostaje się do Rady Żołnierskiej swojej jednostki. I to mimo, że w pewności nie jest komunistą, ale front znów się odwraca. Jednostki Reichswehry pokonują monarchijską Republikę Radziecką. Monachium staje się centrum środowiska prawicowych ekstremistów, a Hitler służy teraz nowym władcom. Jak to zrozumieć? Chyba Hitler nie wiedział, gdzie się podziać, nie miał wtedy stałej społecznej grupy odniesienia i prawdopodobnie nie miał jeszcze ustalonego światopoglądu, więc dla własnego dobra stara się dostosować do każdej sytuacji. Pomimo całej niepewności, jest to również ekscytujący czas.
Jakoś wszystko wydaje się możliwe. Pewność i orientację, Hitler wtedy znowu daje Reichswehra, czyli państwowa armia. Dowództwo armii chce zapobiec temu, by żołnierze ponownie zwrócili się przeciwko oficerom, jak to miało miejsce pod koniec wojny. Dlatego powołują jednostki propagandowe, które mówiąc najprościej miały dwa zadania. Po pierwsze, wywęszyć swoich towarzyszy, by sprawdzić, czy ktoś nie jest komunistą, a po drugie, doprowadzić żołnierzy ideologicznie do zgodności z nacjonalistami. Do takiej jednostki trafia również Adolf Hitler. I to jest właśnie ten moment, kiedy Hitler naprawdę startuje w kierunku politycznym. Tutaj zatrzymamy się w tym odcinku. W następnym materiale zobaczymy, jak Hitler powoli wkradał się na czubek władzy i jak przez to trafił do więzienia. By nie przegapić tego odcinka, zapraszam do pozostawienia darmowej subskrypcji na tym kanale. Tutaj znajdziesz pierwszą część młodości Hitlera, a już pod tym jest film o ogromnych planach budowniczych, jakie Hitler miał dla Berlina.